Cześć, przychodzę z dwiema historyjkami. Słuchajcie, pierwsza historyjka jest taka, a propos 500+, już pomijam to, że jest niesprawiedliwie dana, ponieważ tutaj dyskusje w mojej rodzinie są jednogłośne, tak jak my zawsze, każdy zależy na jaką partię głosuje, więc mamy zdania podzielone, ale co do 500+, wszyscy w mojej rodzinie, jak jesteśmy 30 i parę osób, gdzie nie pójdziemy, każdy, czy do znajomych, każdy, nawet te osoby, moje dwie znajome, które dostały 500+, mają podwójce dzieci i uważają, że jest niesprawiedliwie, po prostu wszystkie dzieci do 18 roku życia powinny dostać 250 zł, ale wszystkie. I wtedy nie ma, że na pierwsze nie dostaniesz, bo coś tam, albo masz bliźniaki, to wtedy pierwsze nie dostanie, bo drugie jest starsze o 2 minuty i w tamto dostanie 500. Wiadomo, że rodzic jest taki, że on podzieli te pieniążki i jedno dostanie 250 i drugie dostanie 250. Jak ma piątkę, no nie, no przesadzam, a propos dzielenia, no. Okej, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak już dawali, to powinni dawać wszystkim jednakowo. No a propos, to taki wstęp, bo jeszcze wracając do tych, to może tak będą dwie historie w sumie ulepione całkowicie. Właśnie a propos tych dwóch moich znajomych. Jedna moja znajoma, mając już jedno dziecko, straszliwie chciała mieć drugie. Jeszcze wtedy nie było 500+, bo już syneczek ma prawie 6 lat, czy 7, więc jeszcze 500+ nie było. W każdym razie bardzo pragnęła mieć drugie dziecko, starali się, starali, aż się ustarali. No i teraz sobie żartuję, że po prostu państwo, że tak bardzo pragnęła mieć dziecko, drugie ma i państwo jej finansuje te 500+. A druga moja znajoma też miała jedno dziecko, z drugim po prostu wpadła. Też jest tak, chyba 8 lat ma. Wpadła i jest szczęśliwa, bo po prostu rączki, nóżki ma, zdrowe się urodziło i tak dalej. I szczęśliwa jest, że dostaje to 500+, ale mówi, że jest ciężko. Bardzo się cieszy, że państwo jej daje to 500+, bo ciężko było z jednym, z dwoma to już w ogóle, bo u nich się nie przelewa, ale mówi, nigdy by się nie zdecydowała na drugie dziecko. Nigdy, nawet za te 500+. Także tu też zdania są podzielone. No i wracając do sedna. Sedno jest takie, że w mojej poprzedniej pracy koleżanka miała trójkę dzieci. Na pierwsze nie dostała, no bo wiadomo, drugie i trzecie spokojnie 1000 zł. I specjalnie, kiedy już pod koniec mojej pracy mówi do mnie, wiesz, to 500+ jest fajne. Jak ja teraz zajdę w ciążę, to będę miała trójkę dzieci i dostanę 1500 zł, bez żadnego podatku, bez niczego. A ja tutaj zarabiam 1370, muszę wstać rano, muszę się użerać, muszę 8 godzin albo i 9 pracować, za nadgodziny mi nikt nie daje. Jakaś masakra. A za 1500 to ja sobie posiedzę w domu, ja wychowam moje ostatnie dziecko, dzieciaki pójdą do szkoły, wszystko jest legalnie, a ja po prostu będę odpoczywać. Ja mówię, no jak tam uważasz? I wracając a propos, oczywiście zaszła w ciążę, oczywiście czwarte dziecko się urodziło, ma 1500 zł do ręki, tylko pytanie moje jest takie. Ona sobie faktycznie odpoczywa, bo dostaje więcej za te trójkę dzieci, niż by pracowała 8 czy tam z 8 z kawałkiem na prywatnej czy państwowej posesji. Ale pytanie moje jest takie, czy jak przyjdzie do emerytury, bo oczywiście te 500+ nie liczy się do emerytury, więc jak przyjdzie do rozliczenia jej emerytury, to potem do kogo będzie miała pretensje, jeżeli jej naliczą tylko za to, za te lata, które przepracowała, tak? Oczywiście będzie miała pretensje tylko do siebie, to znaczy ona się do tego nie przyzna, tak jak większość ludzi, tylko będzie miała pretensje do państwa, bo powie, pracowałam tyle lat i tak mało emerytury, tak, tylko za resztę po prostu ani podatek nie odprowadzany, a po prostu siedziała tylko tyle w domu, po prostu bez pracy, no, tylko tyle, że dostała 500+, a tu już 1500. Taka moja delikatna konkluzja, tak chciałam kiedyś sobie się wygadać przed wami. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, do jutra.